Moi drodzy, Sanok, lekcja kolejna. Dzisiaj zaprezentuję wam, w jaki sposób się powinno uchodzić z życiem. Mianowicie, pierw zbieracie wszystkie potrzebne surowce do przeżycia. No to przede wszystkim amunicja. Shotguna wyrzucamy, niepotrzebny zupełnie. Przeładowanie następuje raz, dwa, trzy. To. Zbieramy następne rzeczy. Myk. Teraz co? Należy spojrzeć na ziemię. Patrzymy, spoko. Nic ciekawego. Przechodzimy dalej. Zawsze trzymajcie broń na auto. Tryb auto. Moi drodzy. To jest tryb, w którym... O! To jest tryb, w którym będziecie mogli szybciutko kogoś rachuciachu, nie? I do piachu, wiadomo. Plecaczek też, przynajmniej jedyneczka. Wychodzimy. Następnie otwieramy drewniane drzwi. Poglądamy. Nic się nie dzieje. Nic nie ma. Spoglądamy na dach. Nikogo nie ma na dachu. Żadnego asasyna. Gdy wchodzimy do ostatniego budynku, nabieramy podejrzeń. O, tutaj ewidentnie ktoś kiedyś był. Jeszcze ciepła kanapa. Ale nie robimy z tego sobie żadnych większych jakichś takich domysłów. I po prostu opuszczamy teren. Spoglądamy na mapę. Widzimy, strefa troszkę trzeba pobiec. W pewnym momencie jeszcze zdajemy sobie sprawę, że możemy jeszcze tutaj wrócić i zobaczyć, czy coś ciekawego leży. Zbieramy wszystkie najpotrzebniejsze surowce, jak leki do ćpania, duży plecak. Kiedy wchodzimy już do ostatniego domku, powoli nakierowujemy się od razu na ucieczkę. Bierzemy granat. I już teraz myk. Co następuje? Gdy biegniemy, możemy spokojnie zarządzać naszym ekwipunkiem. Mamy kanister wypełniony wódką od Dimitriego. I podążamy. Wciskając przycisk równa się na naszej klawiaturze komputera stacjonarnego PC IBM, robimy czary. Czyli nasza postać biegnie. No i w tym czasie możemy przystąpić, moi drodzy, do tak zwanego spożycia. Na przykład mam żelki nim 2. Kwaśne. A co zjem? Wielki zrobił. Urósł. Urósł, no. Nie? Ale serio? Ale komu? Co urosło? Może Janusz urósł. Janusz urósł. Świnka. Mhm. My za niedługo na tej świni pojedziemy. Siodło jej za... Tam do was trochę więcej jedzenia, więc chyba... Nie, Patty, weź go. Patty. Chwilkę, skup się na grę. Patty. Patty, bo on mnie ugryzie. A tak, ugryzie cię świn. Tętnicę mi przegryzie i pochopie. Ciekawe. Śmiech znanego, bardzo dobrego streamera przez kota. Nie przez kota, to była świnka morska. Ale drifty, Boże.
Broda mnie hostował. O cholera! Witam! Broda dostał hosta od Jasia, a teraz Broda mnie hostuje. Witam. Broda, o kurwa, co było grane, Broda, powiedz tam. Planet Side. Czy to jest ta gra, do której mnie namawiałeś, a ja powiedziałem nie? Chyba była ta gra. Dzięki za hościka, pozdrawiam wszystkich. W sumie nie wiem co u Brody, jak na przykład serdeczna tarcza to od Roya, nie? A taki Broda to co on... O kurwa. Co on tam serdecznego ma? Może palec serdeczny? Serdeczna Broda albo kawa. To jest znany kawosz. Serdeczny wpierdziel. Patrz, to jest taki Planet Side troszkę. Czyż nie? Czuję, że będzie trzeba przepłynąć tam. Ale nie płyniemy ten... nie motorówką. Prędzej browar. No ja nie wiem, Broda to chyba nie jest taki piwoż, co? Broda to jest uczciwy człowiek, nie pijący alkoholu. Nic a nic. To nie oglądasz jego filmików. Dobra, no. Muszę być z tą szczery. No nie, no, to, no nie za bardzo mam czas, żeby oglądać całego YouTube'a. Zresztą jak Broda też z podobnych gier czasem nagrywa co ja, więc tak średnio mnie, że tak powiem, obchodzi oglądanie tego samego filmu z tej samej gry, w którym ja grałem, więc... Major ma lighta. Light Boży? Znowu pieniądze wyłudzają złodzieje. Jakie ty sprzęta Corsera masz? A co byś chciał, to mam. W ogóle trwa na Morele.net promocja od Corsera jeszcze przez parę dni, jak ktoś jest zainteresowany. Tam klawy są przecenione, słuchawki i takie tam. Muszę celownik znaleźć. Bo mam dwie fajne bronie, ale niestety... Żadnych celowniczków. Hopla, hopla, hopla. Do dziś są promocje. No to musicie wykorzystać to. O kurde. Co tu się dzieje? Co tu się...
Szelanina. Dobra. To teraz musimy podejść jeszcze troszeczkę wyżej, jeszcze musisz, jeszcze troszkę. I ja bym jeszcze... O kurwa. O cholera. Ktoś strzela. O, ale tu bardzo daleko jest. Pierw jest strzał, a dopiero po jakimś czasie jest ten dźwięk. Dobra. Mamy celownik dwójkę. I co? Skandar Soshibo, wybaczyłeś mu. Co mu miałem wybaczyć? Powiedzcie mi, co mu mam wybaczyć? To jest Jasiu. Co? Ale on już mnie zdążył poszkalować dziś na live, że w sumie, że się obraziłem i że nie mam za co i co. A, tam to jest Jasiu to. Jasiu to jest stary dziad. To jest już pan Jan. Patrzcie, co zrobimy. Mgła nadchodzi. Ale się mgła robi. Dzisiaj musimy przegrać mecz. Co ty dupisz? Idzie strefa. Jezus Maria, z moim wylewem. Żebyś się pytał.
kostkowka. Pszt. Mam bardzo słabe wyposażenie tak naprawdę, więc to jest kwestia... Tyle granatów nie mam. Jestem w strefie. Dobra mgła. Zmiana pogody mi się zajebiście podoba. Ciekawe, ile dzisiaj Polacy samobuje i strzelą? No, oby żadnego już. Ja wiem, znaczy, ja wiem, że wy sobie żartujecie i tak dalej, ale na przykład ja szczerze kibicuję naszym, bo to by była super sprawa, gdybyśmy zwyciężyli. Kto cię dzisiaj zastrzeli, tak zwyczajnie jak ja. O cholera. Jedna osoba musi być tu gdzieś. Dobra, on się do niego skrada. Kurwa.
Niestety, ja nie wiedziałem, że on tam jest za drzewem, bo myślałem, że on jest oddalony od tego gościa, do którego strzelał. 102 metry poleciałem, ładnie.